Sądzę, że wciąż wcielał nas od tego momentu dziesięciolecia, ale czy gdy powstanie owej osobliwości będzie już całkiem prawdopodobne, powinno się wówczas zwolnić tempo i dobrze wszystko przemyśleć. Teoria osobliwości przewiduje czasy, w których sztuczna inteligencja będzie potrafiła przystosować się do środowiska lepiej niż ludzie, będzie od nich bardziej rozwinięta, aż w końcu staną się jej niepotrzebni. Brzmi to jak science fiction, lecz profesor Kuzmaga z Politechniki przez jego wstawiennictwo, aby twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Będziemy świadkami liturgii Słowa Bożego. Liturgii Słowa Bożego lub Boże otrzymuje dar bezcenny, Słowo Boże, które ma nas karmić, które ma być również dla nas pokarmem i umocnieniem na drodze wiary. Pierwsze czytanie z drugiej księgi Samuela będzie w języku angielskim. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Kiedy się wypełnią twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy zbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będą trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny będzie śpiewany po włosku z refrenem po łacinie. Semen eius in eternum manebit. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Synaps, ponad milion białych kształtujących jedną komórkę.
problemu, ale jednocześnie zachodzi prawdopodobnie od 10 do 15 milionów oddziaływań międzymolekularnych. Może istnieć od 10 do 600 milionów kombinacji połączeń. I jeszcze synapsy. Jak połączyć 1000 miliardów neuronów z 1000 trylionów synaps, tak by karta znalazła się na właściwym miejscu? Profesor Bagram i jego zespół postanowili podejść do problemu w dwóch etapach. Najpierw koncentrują się na szczególnie złożonym obszarze mózgu. Potem sporządzają dokładną symulację jego funkcjonowania. Cały sekret polega na tym, by szukać ogólnych zasad. Wtedy nie trzeba badać każdego neuronu. Buduje się model złożony z setki, a nie z miliarda komórek. A potem się tym setki analizuje, bada rządzące między komórkami reguły. Znając je, można odtworzyć całą różnorodność kilkaset tych neuronów, a potem zbudować ich tyle, ile chce się już bez ogranicza. Na razie jednak są inne ograniczenia. Do zbudowania mózgu takiego jak ludzki potrzebny jest komputer o mocy obliczeniowej 1000 na poziomie 34 razy większy niż istniejący obecnie. Dziś taki komputer zajmowałby obszar 3 boisk. Mimo to profesor Bagram pozostaje optymistą. Mamy dane. Mamy technologię umożliwiającą ich badanie. Moc komputera osiągnęła masę krytyczną. Dysponujemy maszynami wykonującymi 10 do potęgi 15 obliczeń na sekundę. Po raz pierwszy w historii równolegle rozwija się technologia konieczna do prowadzenia badań opartych na symulacji. Potrzeby i możliwości kiedyś się spotkają, to nieuniknione. W końcu to nastąpi. Profesor Bagram liczy, że w ciągu 10 lat ukończy pracę nad sztucznym mózgiem. Jakie będą jego właściwości? Czy dorówna mózgowi ludzkiemu? Czy stanie się ojcem wielu narodów? Czy będzie miał zgodnie z tym, co było powiedziane? Uczucia albo osobowość? Takie będzie twoje potomstwo. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Profesor Bagram uzna, że osiągnął cel, gdy stworzony przez niego mózg będzie się zachowywał dokładnie tak jak naturalny. Ma nadzieję, że wtedy nauczy on ludzkość, na czym polega prawdziwa inteligencja. Cokolwiek nastąpi, będzie dla nas wyzwanie. Zmusi ludzi do głębszego zastanowienia się nad tym, kim są i jak powinni współdziałać w sprawach dotyczących planety, ich samych i społeczeństwa. To bardzo ważne kwestie, ale wciąż pozostające w sferze marzeń. Trzeba wrócić do rzeczywistości i pracy naukowej. Jako porządku greckiego, który odczyta w tym języku Ewangelię. Czy przyniesie światu pokój jako sztuczny mesjasz? Czy pozwoli profesorowi samym kierować lesem? Czy zgodzi się w jego wyłowczym? A może stanie się bezdusznym golemem, który zniszczy swoich stwórców? Zwycięstwo ludzi nazywanych przez nas Adamem i Ewą
została zakwestionowana. Nie uważam świadomości za rodzaj nadnaturalnych dusz powiązanych z naturalnością, poddającej się badaniu. Według mnie nie istnieje żaden mistyczny, niewierzalny świat. Pokój wszystkim z duchem Twoim. Święta Ewangelia według Mateusza. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. Wysłuchajmy. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem. Nie powinno wrzucić uniwersalne pojęcie duszy tylko dlatego, że różni się ona od ciała i jest niedostępna dla tradycyjnej nauki. Naukowe podejście do świata zakłada, że to, co jest niematerialne, nie istnieje. A dusza wydaje się czymś metafizycznym. Gdy jednak zejdziemy na poziom kwantów, to mikrocząstek tworzących makroświat, nagle świat znika i staje się metafizyczny. Czyli istniejący poza fizycznością, niefizyczny, dający początek fizycznemu. To nie teoria, to jest już wiadomo. Elektron spada z wyższego poziomu na niższy i emituje foton. Co to znaczy? To fakt. Taki sam jak fakt, że się nawzajem widzimy. Foton jest foton. To część elektronu, która znika i staje się cząstką energii. Ale skąd on się bierze? Fotony istnieją poza czasem. Jak to rozumieć? Jak myśleć o czymś, co występuje poza czasem? A przecież takie rzeczy istnieją realnie. Gdybym miał pokrótce wyjaśnić, czym jest dusza, powiedziałbym, że to metafizyczne.